Witam wszystkich fanów hokeja. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby omówić mecz pomiędzy Będzin Zagłębie Sosnowiec i GKS Tychy. Mecz zawiódł fanów Sosnowca i ucieszył fanów drużyny z Tychy. Przyjrzyjmy się razem kluczowym momentom gry. Bartosz Ciura numer no 6 strzelił z dużej odległości i zaskoczył spesznego, który był zamknięty i nie widział gumy. Asystent Alan Łyszczarczyk numer no 88 Alan Łyszczarczyk naumer 88 wyłożył gumę Filipu Komorskiemu numer 5, który bez problemu umieścił gumę w odsłoniętej siatce. Michał Bernacki na 98 precyzyjnym strzałem pokonał fucika i dał gospodarzom kontakt. Asystent Dominik Nachumko na 57. Kara dla Koręczuka, który zdaniem arbitrów zasłużył na 5 minut odpoczynku. Zemsta zarzuta karnego Korenczuke. Filip Komorski numer 5 wycelował w okno i usunął pajęczynę z bramy spesnego. Asystent Alan Łyszczarczyk. Trzał Rasmusa Helianki Noumę 61 odbija jeszcze spesny ale wobec dobitki Dżuna mantą Noume 81 był już bezradny. Asystował także Olaf Bizacki Noume 12, Damian Tyczyński Noume 15 mocno z okolic niebieskiej i pokonuje fucika. Tak jakby już nikt nie wierzył, że Tyczyński będzie chciał oddać strzały z tej sytuacji, a tymczasem on pakuje krążek w siatce. Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS Tychy 2, 4, Tyszanie wygrali piąte ligowe spotkanie z rzędu, a Sosnowiczanie doznali trzeciej z kolei porażki. A wtorkowy mecz przyciągnął znacznie mniej widzów niż dwa dni wcześniej mecz z gks Katowice. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten film. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, polubić i zostawić komentarz. Do zobaczenia na kolejnych meczach.